Czołem ludziska, ja się nazywam Staszek Igraszkowski, a przed wami Evil Wizard. I słuchajcie, jest to gra, na którą czekałem dłuższy czas i na którą chciałem wam pokazać. Przede wszystkim przez to, że jest to gra pełna humoru, często czarnego humoru, ale takiego, że po prostu to powinno być naprawdę fajne w nie dość, że ogrywaniu, ale też w graniu samemu, więc... Ogólnie Evil Wizard mamy Action RPG, czyli RPG akcji, z elementami metroidvaniowymi, a przede wszystkim fabuła jest dość istotna, znaczy przynajmniej ten zarys fabularny, który poznałem, czyli że my gramy tak naprawdę legendarnym finalnym bossem, tak? Jesteśmy tym ostatecznym, największym koszmarem graczy, jaki może istnieć w tym świecie i chodzi o to, że właśnie straciliśmy wszystkie moce. Nie wiem, czy ktoś nas pokonał, czy nie, ogólnie straciliśmy wszystkie moce i musimy je na nowo odzyskać. A będziemy oczywiście odzyskiwać moce z różnego rodzaju żywiołu, więc będzie ogień, będzie lód, prawdopodobnie może będzie prąd. A no i tak jak mówię, jest gra wypełniona polskim językiem, tak, ale to też warto powiedzieć, ale chodzi o to, że wypełniona humorem. Jak sami widzicie, jest aureola z ognia, mamy jakąś kaczkę gumową, mamy napis na kubku, że najlepszy boss, tak, najlepszy szef od Igora. W ogóle on ma przy sobie telefon, oczywiście wiadomo, co tam jest nadgryzione, widzę też czosnek. Więc dużo takich śmiesznostek. Więc zobaczmy, czym jest Evil Wizard. I gra ma polski język, tak? Więc nie będę musiał czytać po angielsku, będę mógł czytać po polsku. Naciśnijmy graj. I zobaczmy, czy jest na tyle fajna, jak wskazywało demo, w które zagrałem chwilę. No i pięknie. I już wiemy, co się wydarzyło tak. O, nie może być! O mój Boże, nie! Nie, nie, to już jest 13 na 10, już jest goty. Czy zakrztusiłem kawą? Czy wy widzieliście, co to był za easter egg? Przecież to był Hollow Knight siedział z pluszakiem Hollow Knightowym, skubaniec. Ugh, running away from my own lair. Oh, and I got deer poop on my robes too. Huh? I mamy nawet voice acting. It's you. Well, this is pretty awkward, huh? Me, the evil wizard, and you. Are you the one who led those wannabes into my castle? The so-called Heroes Alliance? Ugh, great job. Now it looks like we're stuck together until I get my castle back. So, what are you waiting for? A tutorial? You've played a game before, right? I can't move unless you move me, genius. Let's go already! Jego podejście też do bohatera, do gracza jest świetne, ale... Kurczę, Hollow Knight siedzący na ławeczce. I on sobie spał na tej ławce. Znakomite, no już mi się podoba, że tutaj są też easter eggi, nawiązania do innych gier. Widzę, że gra pokazuje nam, jaki jest kierunek. No dobra, to jakiś trup. A! Okej, okay, czyli nie zawsze jest pełen voice acting, tak? Czasami jest częściowy voice acting. Ja, mistrzowski miecz! Ale tym narozrabiam. Widzę, że masz dużo w głowie. Pozwól, że ci ulżę. Prawy bumper. Mam! Czemu oh boy to nieważne? Chyba, że nieważne. Stary, zardzewiały miecz. Pewnie na poziomie pierwszym. Pow! Okej. Okay. Naciśnij X, aby użyć miecza w walce w zwarciu lub unikaj ataków wroga, pędząc za pomocą A. Mam wrażenie, że... Znaczy, jeszcze nie wiem, czy polski język jest dodany na zasadzie, wiecie, znowu jakiegoś Google Translate'a połączonego z jakąś bardzo delikatną weryfikacją, czy poszło po taniości z tym polskim tłumaczeniem, ale momentami... Nawet widziałem w ustawieniach, słuchajcie, grafiki, że resolution zostało przetłumaczone jako rezolucja zamiast rozdzielczość, prawda? Więc
Mam wrażenie, że ktoś dostał teksty, tłumaczył je, ale chyba nie miał kontekstu, jeżeli ktoś to tłumaczył. Trzeba by zobaczyć może, lubię patrzeć w napisach, czy rzeczywiście jest człowiek odpowiedzialny za tłumaczenie, czy to jednak nie ma nikogo. Niemniej, zobaczymy. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, to polskie tłumaczenie. Ło! Jak przyspieszył! Ło! Tak wolno chodził, bo był załamany. A teraz już... Ło! I szybciej, dobra. Czyli co? Trzeba ubijać, trzymaj prawy bumper blisko słabych wrogów, aby ich zabić i zyskać życie. No dobra. Mogę z nim pogadać? Mogę robić dasha. Cyk! Okej, okay. Plus 3 kryształki dostałem jeszcze jakieś, cokolwiek to znaczy. Trzeba potrząsać. Samoucznik? Ale to miało tak być? Samoucznik? Bo nie samouczek, tylko samoucznik. Spadnij. On tam oczywiście oddaje... sok cytrynowy. Zaprawę cytrynową. Ej, weź to zapnij! Proszę wybaczyć, droga jest zamknięta, musi pan zawrócić. Rewelacja, należy ci się za to jakaś nagroda czy coś. Ale muszę iść dalej, przez las. Nalegam, nie chcę cię aresztować. Ach, co za ulga, więc potrząsaj dalej. Ale zrobię to, jeśli dalej będziesz szedł tą drogą. Naprawdę mnie już wkurzasz. To pewnie samouczek do walk. Dobra, miejmy to już za sobą. Cyk. X, dobra, X to walka. Aj, trzeba przytrzymać bumper, dobra. Cyk. Walka nie może być trudna. Łatwo poszło. No dobra. Okej. Okay. Ciekawe jest to, że w opcjach wyłączyłem trzęsienie się... no ale zobaczmy w ogóle, jak wyglądają opcje. W ogóle zobaczmy, jak wygląda tutaj wszystko. Mamy... O, jak bardzo prosty ten system tutaj, w ogóle ten ekwipunek i ten user interface jest prosty. No nie może być, to nie jest nic nadgryzione, on ma kaczkę po prostu na tym telefonie, nienawidzę gumowych kaczek od Dude Stopa. Natomiast Rubber Duck Studio tak się nazywa, nazywają twórcy, więc nie dziwię się. Stara, zakurzona, śmierdząca szata, prawdziwym zagrożeniem są bakterie tężca na tym mieczu, bo jest zardzewiały. Ciemny las. Okej, mamy jakąś mapkę. O, nie może być. To po lewej stronie przypadkiem nie jest nawiązanie do Don't Starve'a znowu? Tak mi się wydaje, że to jest Wilson z Don't Starve'a, ale mogę się mylić. Osiągnięcia. No jest trochę tych osiągnięć do zdobycia. Zrozumiałem odniesienie do kaczki. Dodaj pierwszą gumową kaczkę do swojej kolekcji. A takie gumowe kaczki się zbierało, faktycznie. Ataki pęd, egzekucje. Dobra, mamy tutorialek. Czy mamy samouczki różne. I teraz zobaczmy jeszcze... Jak widzicie, rezolucja, tak? To o tym mówiłem. Tryb ekranowy bez granic. Chodziło, że no border, czyli że bez ramek, a nie bez granic, więc... No, tutaj nie wiem, co jest grane, ale czasami widzę, że to jest tak jakoś dziwnie. No i w dostępności, zobaczcie... O, zdrowie wroga, czas ataku wroga. O, to można jeszcze sobie coś... O, tego nie widziałem wcześniej. Dialogi duże, żebyście widzieli. Drżenie ekranu. Co to jest hurkot? Dobra, drżenie ekranu wyłączam, ale nie hurkot, okej. Okay. Hurkot to może być rumble, jak znam życie, czyli trzęsienie się pada. Gram na padzie. Zaklęcie odnośne wspomaganie. Zaklęcie odnośne wspomaganie. No, coś tutaj nie gra z tym tłumaczeniem polskim, ale lepszy taki niż żadne mimo wszystko. Dobra, okej. Okay. To możemy lecieć dalej, eksplorować. O, już jest jakiś sekrecik, bo to były, z tego co kojarzę po demku, jakieś sekretne rzeczy. Co? Mówię ci, nie wiedziałem, że to twoja siostra. O nie! Przepraszam, wszystko okej okay z tobą? Nie, to nie to. Chodzi o to, że ja nie mam siostry. On ma na imię Kurt. Co? O w mordę. To wiele tłumaczy. On jest singlem? Co? Przestań, staruszku. Nie powinno cię tu być. Nie jest bezpiecznie. Zamek złego czarodzieja jest atakowany. I am the evil wizard. To mój zamek, wy idioci. Ty, koleś w szlafroku? Chyba cię posikałem. Te, samoucznik, zabierzcie się za tego smroda, bo ma przerost ego. Samoucznik? Nie mów, że znowu się zakałapućkałeś z rozporkiem. Nie no, to rzeczywiście, powiem szczerze, że zakałapućkałeś. Nie mógł wymyślić żaden kurczę, sztuczny byt. To musiał człowiek tłumaczyć. Samoucznik nie żyje. Próbował dać mi nauczkę. Zapowietrza się z przerażenia i zaskoczenia.
Nie jestem dżinem, ale jeśli chcesz do niego dołączyć, chętnie spełnię twoje życzenie. Łapać go! Cyk, pyk, dwóch przeciwników naraz, to żaden ambaras. O, już ich nie ma. Wow, można też w taki sposób. Leżeć! Nie, oni wybuchają sami z siebie. Co to? Srebrny klucz. Musi tu być jakaś skrzynia. No, w sumie to musi. Ło. Dami do ubicia. No, jest skrzynia nawet obok. Ło, super, laska! O, jaka? Szału nie ma, ale przyda się, póki nie odzyskam swojej. Powinno mi się udać okiełznać ogień z ogniska. Podejdźmy do ogniska i naciśnijmy prawy trigger plus Y. Okej. Okay. Prawy trigger, Y. Ło, czar ognista kula, naciśnij Y, aby rzucić ognistą kulę. Sprawdźmy zatem. Y? Ło, kurcze! Aha, i ładuje mi się, dobra, czyli to jest jakiś czar, okej, okay, dobra, ogień. A tutaj nie ma jakiegoś przejścia tajnego? No właśnie tak. Kurczę, tam widziałem, słuchajcie, skrzynkę, nie? I nie pamiętam, jak się do niej dostać. Nie pamiętam, bo nie wiem, czy w demku można będzie do niej dostać, ale jest skrzynka, tak? Więc... A, może da się spalić? Właśnie, dało się spalić przecież pajęczynki, dobrze. Ło! Mana, czy coś tam jeszcze było, ale 50 kryształków. No to rozumiem, że kryształki to jest jakaś waluta prawdopodobnie. Tutaj już samoucznik nie żyje. Tutaj tych dwóch kolegów również. Fajne jest to, że nasza postać rzeczywiście szybko się porusza. To jest wartościowe. Można testować. Ale po co mi prawy trigger i Y? Może to po prostu jakiś specjalny ruch zaciągający. O! A, dobra. Okej. Okay. No, są tutaj zagadki podobno jeszcze, tak? To zły czarodziej! Więcej ciebie! Brać go! Dość! Wiesz, kim jestem! Powinieneś się bać, błagać o życie. Zniszczę cię. Rozerwę cię na strzępy. Brakuje mi trochę interpunkcji tutaj. Potem wezmę moją laskę i... Tak głęboko, że... A psik. Aha, dobra, kichnął. Zdrówko! Dzięki, ufajdałem się. Alergia mnie wykańcza. To ta pora, że przydaje się spray do nosa. W sumie tak. To nadal jeszcze jest czas, kiedy rzeczywiście... Pylą skubańce jak cholera. Co jest? Żołnierze, atak! Ty, gracz, pokaż tym patafianom, na co mnie stać. Bardzo proszę. Na początku łucznik. Wow. Okej, zastanawiam się, czy to przeżyje. Ło, tam jest jakiś... Czekajcie, jest jakiś Stefan tutaj z młotkiem lata. Ło! Joki tutaj typo jest. Stracił głowę. Dobra, z tym będzie troszkę trudniej. A już nie. Pomachał, kiedy stracił głowę. Piękna sprawa, ale... Pytanie brzmi, kiedy ja mogę ich wykańczać, a kiedy nie mogę. Myślałem, że na każdym będę mógł zrobić finisher. Tu się okazuje, że teraz ich wykończyłem bardzo potężnie i... Nie mogę odzyskać zdrowia, robiąc finisherka. O! Okej, okay. Znowu 50. Ło! A tu znowu coś. A, widzicie, jak to wszystko pochowane? Bardzo ładnie. Ja się lubię, jak są pochowane takie rzeczy. Zawijana kaczka. Nie, to nie ten przycisk. To ten przycisk. Zawijana kaczka, sensownie pakowany przedmiot w kształcie kaczki. Okej, okay. A i mamy... Dobra, mamy jakąś podstawową drewnianą laskę. Bardzo mocna, pozwala gromadzić żywioły z otoczenia i na tyle dużo, że rekompensuje też inne niedostatki. Piękne. Użyj mocy magicznych płomieni, aby rzucić potężne kule ognia. Dobra. Okej. Okay. Czyli mamy jakieś rzeczy poznajdowane. A tutaj daszek jest potrzebny, rozumiem. Cyk, a tu też jakiś typo leży. Cyk, cyk. Ło, jakiś ork też leży tutaj. Co my tu mamy? O! Podczas gry można znaleźć czerwone kamienie wypełnione duszami. Zaatakuj je, by odzyskać zdrowie. Czerwone kamienie wypełnione duszami. Cyk. No dobra, to pewnie by w pełni zdrowie odzyskać można było. Ile tu jest trupów? Ło! To tyle zostało z jego pięknego endgame'owego, legendarnego zamku. Tak mi się wydaje. Tak. No smutek. Tędy nie przejdziemy, na to wygląda. Kamera szaleje tutaj w tym miejscu.
O! Co to? Znowu jakieś ziomki? Trafienie żywiołem ognia powoduje, że płoniesz i zadajesz obrażenia od ognia. Użyj pędu 3 razy, aby usunąć ten efekt. A, sam też mogę zapłonąć. Okej. Cyk. Ha! Nie trafisz mnie. Podniósł się skubany. Cyk, jest finisher. Chyba jestem nieśmiertelny, kiedy robię tego finishera, tak mi się wydaje. A potem drugi raz już nie można zrobić ogłuszenia, bo już po raz drugi jak się walnie, to już jest dead na pewno. A tu mamy... Świnia się piecze. Proszę bardzo, mamy szynkę nad ogniem. Co? Trzymaj kontroler! To wygląda znajomo. Chyba już tu kiedyś byłem. Ta stara studnia musi się łączyć z lochami. O rany, głęboko, tylko spokojnie. Ej, naciśnij A powoli, aby iść dalej. Powiedziałem powoli! Nie wierzę, że musiałem włamać się do własnego lochu. Dobra, niech to się zjawi jakieś światło. Uuu. No dobra. W świetle wygląda to jeszcze gorzej. To prawda. Co to jest to? Potrzebuję prądu, żeby to włączyć. Gdzie jest Tesla, kiedy go potrzeba? Okej. Gdzie jest Tesla, kiedy go potrzeba? No właśnie. Ja tutaj chyba pamiętam, że w demku położyłem dosłownie chwilę po tych lochach i skończyłem zabawę. Szlak! Potknąłem się o moje szaty! Okej. Dobrze, nie o suszarkę. Ja mam na swoim koncie potykanie się o suszarkę. Znowu zawijana kaczka? 2 razy zawijana kaczka. Do czego te kaczki są potrzebne? Zawijana kaczka. Może zawijana kaczka oznacza bandaż? Nie wiem. No na razie jest tutaj mega ciemno. Trzeba znaleźć sposób, żeby się wyleczyć. Stay far away? Co? Czy to jest nawiązanie do Shreka? Wprowadź łazienki, aby zaoszczędzić swoje postępy? Odrodzisz się podczas ostatniej łazienki, którą odwiedziłeś, naznaczona świecącym księżycem. Ale łamane polski. Wprowadź łazienki? Chyba wejdź do łazienki, albo coś w tym stylu. Czyli kibel jest sposobem na zapisywanie gry. Okej. Okay. No to była prawdziwie demoniczna dwójeczka. Nie muszę się leczyć, zostawię sobie to na później. A co mamy tutaj? O nie, 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 nie. Uciek! Naprawdę musimy wydostać się z lochu. Z tej celi niewiele zostało. No nie, ścianę też podrapał. Znów muszę malować. Okej, okay. Ktoś uciekł stąd. A, widzicie, są ślady. W końcu, zły czarodziej. Czekałem na ciebie. Tak, wyglądasz jakbyś czekał całe życie. Zapłacisz za swoje postępki. Słuchaj, chudzielec, mam ważne rzeczy do załatwienia. Nie, chcę się zemścić. Zostawiłeś nas tu na śmierć. W celi, bez jedzenia, bez wody, bez komiksów. Nie będę ściemniać, zupełnie o was zapomniałem. Zapomniałem powinno być chyba, nie? Teraz to już nie ma znaczenia. Przed tobą twój najgorszy koszmar. Czyżby na pewno? Przepraszam. Czy to są zombie szkielety? Z niego wyleciał mózg. Tak wygląda to przynajmniej. Nie musiałem go finiszować, ale niech będzie. Och, wspaniale. Mechanizm bezpieczeństwa jest aktywny. Musimy otworzyć bramę, żeby się stąd wydostać. Musimy iść do komnaty bezpieczeństwa i wyłączyć bramę. Co za cholera? Czy jesteś złym czarodziejem? Co to zależy? Spróbujesz mnie zabić? Rubito. Twoja złoto rubito. Co? Dziękuję, zło. Rubito. Co do diabła, rubito? Aha, to on mówi, to jest też ktoś, kto wygląda jak my? Nie, no on mówi, nie przeżyłem napaści 5 bohaterów tylko dla ciebie, aby dać mi zawał serca. Widzę, że ży i si nie leży tutaj w tym foncie za dobrze. Och, mistrzu, Rubito jest przepraszające. Rubito czekał, aż go uratujesz. Rubito został schwytany przez bohatera, chłopca z bestii. Chciał też złapać Rubito.
został schwytany przez bohatera chłopca z bestii. Kuźma, co? Przecież to jest zrozumienie tego języka, to jest w ogóle jeszcze wyższy poziom. Ale Rubito uciekł i ukrył się w tej komórce. Rubito jest bezpieczny, ale Rubito nie ma klucza. Rubito wariuje. Rubito ma klaustrofobię, mistrzem. Mistrzu powinno być. Och, na miłość boską, uspokój się, Rubito. Rubito, zatrzymaj to. Będziesz zebrać bary? Zaczynam tracić wiarę w ten język. Jezu, Rubito, pomyśl o swoich kaczkach. Twoje urocze, szczęśliwe, relaksujące, gumowe kaczki. To jego są kaczki? A, kaczka, kaczki. Tak, to wszystko, Rubito. Gładkie, zgrzytliwe, piszczące, gumowe kaczki. Teraz muszę wyłączyć tę bramę. Znajdę sposób, aby cię wydostać. Usiądź mocno, Rubito. Usiądź mocno. Przecież to jest... Jezu, przypominały mi się czasy, jak grałem w The Escapists. Jeszcze za czasów Early Accessa, sam początek kanału i tam nie było, tam polski był rzeczywiście Google Translate'em robiony. Jezu, jakie tam były cudowne krzaki, kwiatki w ogóle. To tak, mistrzu, Rubito nie opuści tej komórki. Ale Rubito będzie płakać. Tylko trochę. Rubito, nie płacz. Nie płacz, Rubito, i naucz się po polsku gadać. Dobra, to jest główna ścieżka. Pójdziemy... Szliśmy inną. Nie pójdziemy. Dobra, to pójdziemy tą ścieżką. Szczur jakiś uciekł. Szczur mnie gdzieś prowadzi. Ło, kolejny typo. Ło, sporo was tu. To powinno zadać obrażenia obszarowe też, tak mi się wydaje. Dobra. Cyk. Mogę, ale nie muszę, bo mam full zdrowia. Ale czemu nie? Może tu daje jakieś dodatkowe benefity i bonusy. Co tu mamy? Święte dymy, całkowicie o tym zapomniałem. To wejście do Koliseum. Od lat jest zamknięte. Zorganizowałem walki między więźniami. To było bardzo zabawne, a nie dla osób o słabych nerwach. Zbyt NC-17, a nie w zabawny sposób. Co? Ale kiedy wpadłem w gry wideo, o tym zapomniałem. Nawet nie wiem, gdzie zostawiłem klucz. Chciałem jednak pozbyć się wszystkich więźniów. Zastanawiam się, co się z nimi stało. Nie, prawdopodobnie są w porządku. Prawdopodobnie są w porządku. Tracę wiarę coraz bardziej, słuchajcie. To jest chyba najgorszy element, że macie sobie polski język. Czuję, że kurczę, będzie fajnie, bo można po polsku, ale... Mój Boże. Naprawdę, coraz gorzej z tym językiem polskim tutaj. Gdzie mnie prowadzisz, szczur? Co to? A, to przeciwnicy! Latające czaszki. Łoj, można coś niszczyć w końcu. Wreszcie. Pytanie brzmi, czy tam były... A wiecie co, może do jakichś cel można było wchodzić, tylko nie zwróciłem uwagi na to. Tu raczej nie. Ło! Ziomidła. Jakiś nowy typ przeciwnika. Co on zrobił mi tutaj? Nie wiem, ale go zassę. Cyk. Ujak, mnie trafił jeszcze. I dobranoc. Odzyskuję moc. Dobra, odzyskuję duszę. No dobra, tam jest przejście. Cholera, bramka bezpieczeństwa jest zamknięta. Muszę wprowadzić kod bezpieczeństwa dźwigniami. Jeśli dobrze pamiętam, brama otwiera się po zapaleniu pochodni. Muszę je aktywować dźwigniami. No i co powiesz na taki samouczek? Jeszcze nie wiem. Aha, okej. Zagadka w stylu klikaj aż wyjdzie. Prawdopodobnie. Proszę bardzo. Nie spieszysz się, co? A co, już? Aha, to nie wyszło, okej. Znaczy wiecie, no bo ten typ zagadki niestety ma to do siebie, że w sumie tu się nie ma co... Zabawy dźwigniami są super! Sama rozkosz! Okej. Tak naprawdę ja tutaj nigdy nie podchodzę do nich jakoś, wiecie, na zasadzie... Czy to jest zagadka logiczna? Kichaj dźwignię! Użyj magii, Luke! Kichaj dźwignię? Tylko po prostu staram się to wyklikać, bo do tej pory... No bo to ciężko wyliczyć, słuchajcie. Przeszkadzasz mi bardziej tym swoim gadaniem. Może jednak jest jakiś inny sposób, bo tak próbuję i nic nie idzie? Ciężko powiedzieć. Gdzie jest problem? Na razie udaje mi się cały czas wyłączyć. Dobra. Popróbuję trochę i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Wiecie co? A może o to... Wiecie co? Mam takie teraz taki pomysł. A może... To było zrobione po to, żeby nie dało się tego zrobić klikając. Tylko podpalcie po prostu ogniem własnym. Dobre, dobre, dobre. Oszustwo! Pięknie, szanuję to. Okej. Okay. On tutaj ma komputerek w swojej w ogóle miejscówce. Co to jest? On tu naprawdę ma jakiś pecet. W końcu otwieramy bramę. Hasło, hasło, jak to szło? Góra, góra, dół, dół, lewo, prawo, lewo. Tak, Konami Code. No i powinno być. Co? On się łączy przez modem, o nie może być. Co za pomysł. Słuchajcie, ale jest blue screen? Ale słuchajcie, jest... Kod QR, gdzie ja mam telefon? Dobra, sprawdzimy sobie na montażu. Wy też możecie sprawdzić, do czego prowadzi kod QR. Jestem ciekawy, co to za dowcip jest, czy to będzie Rickroll, czy nie? Nie, co za dziadostwo! O. O, tak też można było. O, uwolniliśmy typka. To zadziałało? Znaczy się, oczywiście, że zadziałało. Okej. No i to lubię. Jak nie młotkiem, jak nie siłą, to młotkiem. Prosta sprawa. Tylko tam mam wrażenie, że przypominam jakąś sekcję. Tu jest jakaś mapka, prawda? Pokazywali, że jest mapa. Czekajcie, mapa powinna być tutaj. O właśnie, tam nie przyszedłem z prawej strony, ale no, wiecie. Czekajcie, coś się nacinam B, coś jeszcze się zmieniło? Na tej mapie? B, wróć. Świat. Aha, że to jest świat. Dobra. Okej, wyszliśmy tu. Generator działa? Czy potrzebujesz prądu nadal, dobra. No to są, widzicie, są jeszcze jakieś cele, ale... Pytanie, czy uda się je otworzyć... O, tej celi... W tej celi nie byłem? Co to jest? To dopiero gra w klasy! O mój Boże. Tak, bardzo gra w klasy. Ktoś tu leżał, ale już nie leży. Ło, tu się można było... O kurczę, tu było przejście. Czy chcesz zagrać w wisielca? Ja zaczynam! Okej, okay, dowcip z wisielcem, rozumiem. No tak, w ogóle wisielec jest coś narysowany na mapsach, dobrze pamiętam. Okej, okay, czy udało się tutaj... Widzicie co? No tutaj mamy... No to powinno być stay far away, tak? Czyli trzymaj się z daleka, ale to jest stay far away, no bo oczywiście musiał być dowcip z piardem. Coś mi się wydaje, że ten potworek tu gdzieś... Dobra, uratowaliśmy... O Jezu, jego. Och, dziękuję! Mistrz uratował Rubito, dziękuję, wasza zło! Rubito? Tak, tak, jestem niesamowity. Teraz wyjdź stąd i spróbuj zostać w jednym kawałku. No dobra. Ło! Cyk! Lecimy znowu. Milion, po co ciągle są te dummy playersy tutaj? Czy on atakuje mózgiem? Czym on rzuca w ogóle? Aj, dostałem. A no, dostałem. Dobrze. Cyk. Odzyskałem jedno zdrowie. Już więcej nie odzyskam na razie. Okej. Okay. Chyba po to, żeby cały czas móc sobie tutaj pouderzać we wszystko. Dobra, to jest moim zdaniem właściwa ścieżka, więc słuchajcie, ja bym chciał jeszcze zobaczyć, co się znajduje z tej strony, bo nie poszliśmy tutaj, tak? Może tutaj coś będzie. To jest żenujące. Używam dokładnie tej samej szaty, co na tym portrecie. Muszę zdobyć nowe szaty. Zdecydowanie. Ło! Też są koledzy. Cyk. Wow, traitor! Okej, okay, nie wiem o co chodzi, ale... Właśnie chciałem trochę zdrowia odzyskać, więc straciłem. Oczywiście. Dobra, traitor. O, tu jest jakieś... Tu się da przejść, ale muszę... Prawdopodobnie... Wszystko się tam zalało na dole jakoś... Może... A jak zdobędę moc lodu, może będę mógł zamrażać na przykład jak w Magice, nie? Zamrażać wodę, będę mógł po tym przejść. Żenujące, dobra. To samo. Okej, okay, no to wydaje mi się, że to będzie chyba o to chodzić. A przynajmniej takie mam wrażenie. Więc okej. Okay. Pójdziemy teraz znowu tędy. Rubito sobie tutaj dalej czeka. I uczy się polskiego. Tu widzę kawałki lodu, nie? O tak! Znalazłeś terminal ulepszeń walki w zwarciu! Terminal ulepszeń walki w zwarciu? Teraz walka będzie przyjemnością. Ten cudzik daje nowy atak w zwarciu. Teraz to dopiero pokażę. Tu jest napisane...
aby użyć GXT 1080 IT. To jest zabawa z GTX 1080 Ti, czyli rodzaj karty graficznej. Stań przed terminalem i dociśnij ostrze do koła. Bardzo prosto się używa, nawet ty dasz radę. Hej! Ach, prawie zapomniałem, naciśnij X, aby ulepszyć broń. O cholera, tak mi przykro. Miałem na myśli A, nie X. Myślałem, że grasz kontrolerem od PlayStation. Ej, faktycznie, że on to wykrył. Ja gram na pad, oczywiście, kontrolerem od Xboxa. No cóż, tylko nie skiśnic następnym razem. O-o. Fe, koleżko, spóźniłeś się. Sklep z papierowymi torbami i perukami zamknięty w zeszłym tygodniu. Nie wiem, kim jesteś, ani dlaczego cię tu zamknąłem, ale wracaj do celi. Nie pamiętasz mnie? Zostawiłeś nas tutaj po tych wszystkich eksperymentach. Widzę tu pewną prawidłowość. Chyba szufladkuję ludzi po tym, jak ich zamknę. Niech no zgadnę. Wściekasz się, bo o tobie zapomniałem i teraz chcesz się zemścić. Nie. Potrzebuję twojej magii, by być człowiekiem. Chcę twoją laskę. Chcesz zakosić moją laskę? No na nic niech ona nie chodzi z byle kim. Boże. Przepraszam. Musiałem sobie zażartować, bo na widok twojej gęby aż mnie cofa. Gęby? Jeśli nie oddasz jej do podobroci, odbierzemy ci ją siłą. A ty dalej swoje. Wystarczy, że zamienisz kilkaset osób w zmutowane potwory i ludzie już nigdy nie przestaną o tym gadać. Cóż, Big Macu, nie bez kozery nazywają mnie złym czarodziejem. Chcesz moją laskę, to ją sobie weź. On chyba jakimś hakiem rzuca. O właśnie. O właśnie, typie. Oddawaj mi swoją duszę. Dobra, ile tu ich... Wow. Troszkę ich tu przy... Ale zlamiłem tym strzałem. Miał być jakiś nowy atak, ale rozumiem, że nie wyszło, tak? O to chodziło w tym, że nie wyszło. Dobra, stójcie w jednym miejscu, będzie miło. Cyk, cyk. Dobra, chyba nieraz nie dostałem nawet obrażeń. A ten jeszcze dużo żyje. Cyk. Nie muszę. Ale to i tak zrobię, bo chyba z tego po prostu lecą, słuchajcie, wiecie co, za te finishery mam wrażenie, że leci dodatkowy kryształek. Więc warto chyba je robić, mimo jak nawet nie mamy mniej zdrowia. Tak mi się wydaje. O właśnie. O ty dziadu. Kurczę! Tak chciałem cię delikatnie kropnąć, że aż straciłem w głupi sposób HP. Dobra. Uja, zły tu ich jest! Oni są nieśmiertelni przez chwilę. Jezus, Maria. Szkoda tylko, że gra cały czas generuje mnóstwo dźwięków, uderzeń, mimo że powinno być pojedynczo. Cyk. I cyk. O matko boska, jaka tu jest... Ile tu ich jest? Dobra, mam kolejną duszę. Cyk. To jest warte tych uderzeń. Ło, ile teraz będzie finisherów tutaj. Chyba nie na wszystkich się uda pewnie, no właśnie. W sumie da się tylko jednego tak, no koniec? Czy jeszcze? Dobra, jest napisane exit. Vacant, zajęte, dobra. Czy co, ja to spróbuję? Kurczę, wydawało mi się, że może ogniem uda się to, słuchajcie, rozmrozić, ale jednak nie. Tu wejść nie mogę, bo tutaj wyszły ziomki z tych cel. Tu też wejść nie mogę, czyli exit? Ale ja nie zrobiłem tu wszystkiego, tak czuję. Stay away. Kolejna część, ale zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Aha, no właśnie. Tutaj mamy jakby znowu... O, tu jest ten wisielec, tak? Hala główna. Aha, no dobra, to są takie... No dobra, hala główna, tutaj są... No dobra, to są takie schematyczne troszkę czasami układy. Zapiszemy sobie. Podoba mi się ten tutaj, to chyba są... Może wiecie co? To mi się wydaje, są zależności pomiędzy żywiołami. Mój największy wynalazek, krawędzi. Na jego powierzchni leży zabraniona wiedza na... Boże, kto to tłumaczył? To jest największy komizm i dramat
i humor to leży w tym, że to jest tak źle przetłumaczone na polski. Krawędzi? Naprawdę? Co to mogło być? Corner edge? Edges? Na jego powierzchni leży zabraniona wiedza na temat, co? Ja cholera, zerwali wszystkie moje notatki. Teraz nie pamiętam, jak działa moja magia. Och, nie patrz na mnie tak, jestem złym czarodziejem, ale a nie kreatorem pamięci fotograficznej. Słuchaj, gracz. W tej grze jest 5 magicznych elementów i wiesz, co to znaczy. Mocne i słabe strony. Tak, musisz myśleć, że teraz walczysz. Kiedyś trzymałem to wszystko na mojej krawędzi. Bad, ach, cokolwiek. Jezus. Mój Boże, ja mam ochotę, słuchajcie, może wykorzystam swoje kontakty, napiszę do twórców, powiem im, polski język jest tragicznie przetłumaczony, tragicznie. Zajmiemy to w miarę wyboru, Jezus, przecież to jest porażka absolutna. Szkoda, bo to trochę psuje efekt, bo gra jest śmieszna, jest ciekawa, mamy efekt, dobra, ogień, tak? Ale no to co my tu mamy? Widzicie, prąd? Na pewno, może zamrażanie, bo to zwykle. Przydałby się jeszcze jakiś wiatr, a może to jest jakiś jeszcze mrok? Nie wiem, te dwa na dole mnie ciekawią, te dwa znaki. Bo wychodzi na to, że prąd jest efektywny względem ognia, ogień jest efektywny względem lodu, lód jest efektywny względem czegoś. No nie wiem. Może się dowiemy więcej. Te kursy! Opuściłem mój piękny obraz z takimi prymitywnymi próbami. Nawet nie wiem, o czym on teraz mówi. Nie wiem, czy przypadkiem drugi odcinek nie będę chciał nagrać po angielsku, słuchajcie. Wiem, że gildia będzie miała więcej roboty i w ogóle, ale coś czuję, że to będzie chyba lepsze niż ten polski. Mimo, że fajnie jest po polsku czytać, ale... Czy to długopis? Teraz to po prostu dziecinne. What? To jest jakiś wampir? Blohohoho! Witam, moje drogie zło! Moje drogie zło może. Spodziewałeś się mnie, drogi sąsiedzie? Drogi! Powinno być tak, bo to... Tak, zwykle tak staram się trochę inaczej czytać rr, bo to żeby tak transylwansko brzmiało? Wygląda na to, że już dla mnie ustanowiłeś obiad, blohohohoho! Ustanowiłem obiad. Na pewno. Czego chcesz, Bladimir? Dlaczego mam wrażenie, że kiedyś używałem tej ksywki w jakiejś grze? Bladimir? Ty przypadkiem nie w V-Rising? Ktoś z nas nie nazywał się Bladimir przypadkiem? Bo był Wladimir, to Bladimir zmieniliśmy, na pewno było coś takiego. Jestem teraz trochę zajęty. Mały nietoperz powiedział mi, że twój zamek został zaatakowany. A widok z mojego balkonu po prostu nie wystarczy. Wystarczy? Musiałem to zobaczyć dla siebie. Na własne oczy powinno być. Co się tutaj stało, Naprawdę? Nie no, to jest... Ja nawet... To się automatycznie samo przewija. Dlaczego? Ostatnio sprawdziłem, że byłeś nawet uderzeniem na ich radar. Jestem zły, bo są bohaterami. To nie czarna magia. Ale teraz zabiję każdą z nich. W ogóle... Jednak chyba Google Translate. Co? A, są, to jest po angielsku, nieprzetłumaczone są rzeczy. Co teraz, czy podziwiasz rzeźby? Przyznaję, to bardzo ładne drzwi. Nie. Zarośnąłeś komary? To są drzwi do mojego pokoju tronowego. Tutaj zostałem pokonany i ten mdły bohater jeszcze nie opuścił. Więc na co czekasz? Otwórz już drzwi. Tęskniłem za tym, że za pierwszym razem kopię tyłek, ale nie przegapię tego po raz drugi. Wladimir! Zamknij się, Wladimir! Poza tym nie mam już klucza. O, obowiązkowy, gigantyczny klucz. Nie nosisz zapasu? Mój ma mały brelok do kotka. Chyba z kotkiem. To nie tak, że miałem czas spakować torbę, kiedy mnie zasadziłem. Też zostawiłem tam portfel. Gdybym miał na sobie klucze, myślisz, że tu bym byłbym tutaj, rozmawiając z tobą? Jezus, nie mogę! Nie mogę, jest źle! Myślisz, że podoba mi się, że zapach... podoba mi się zapach tygodniowej krwi na oddechu? Co? Czy podoba mi się zapach tygodniowej krwi na oddechu? Mój Boże, nie no, dzisiaj wytrzymamy. To jest, słuchajcie, po prostu najwyższy poziom
odporności na lamy językowe ever. Ten łamaniec językowy jest tragiczny, aż zabawny. Size równa się 70%. To miało być chyba większy font. Wielka rozmowa od kogoś bez ust. Co? Cóż, to brzmi jak problem. Ty? Pomogę sobie w bufecie, blohohoho. Typowe, idź po prostu, posprzątaj się po sobie. Czy ktoś jest zazdrosny? Ja się po prostu umieram, by spróbować twojej krwi i zła. Po prostu umieram, I'm dying for, czyli pewnie, że pragnę, tak? Jezus. Jednak wydaje mi się, że translate, ale skąd Google Translate, czy jakiś translator automatyczny znalazł takie dziwne słowa jak wykalapućka, czy jak to tam było? Hej bub, moja szyja jest strefą tylko Hikeya. Co? Ale mam coś innego, co możesz ssać? O-o. Być może następnym razem, moje drogie zło. Wygląda na to, że masz pełny talerz. Po prostu odebram niektóre z twoich... Odebram? Ale wiecie co, najgorsze to, że to są... Jeżeli to miał być jakiś autotranslator, to są błędy językowe. Co to jest odebram? Nie ma słowa w polsku odebram. Odbiorę? Tak? Albo... No nie ma, odebrać? Jezu, co? Przełożył obiad. Co? Tak, nakarmię ci drewniany kołek i będzie to dobrze zrobione. Jeśli znów zacznie liczyć zwłoki w mojej sypialni, przysięgam, jedynymi potworami gorszymi są poborcy podatków. Będą ssać suszarkę niż jakie... Co? Będą ssać suszarkę niż jakikolwiek wampir? Chcę znać wersję angielską. Będą ssać suszarkę niż jakikolwiek wampir. They will suck dryer? To brzmi trochę, że... W sensie, że nie będą mieli co ssać, bo wszystko będzie wysuszone z krwi, ale... Co? Cokolwiek, no właśnie, whatever tłumaczone na cokolwiek, to jest najgorszy możliwy sposób na tłumaczenie, ponieważ whatever to dla mnie jest najbardziej po prostu pasujące słowo po polsku, jest nieważne, nieważne, tak? Whatever. Teraz do cholery, otworzę te drzwi czy nie? Nie wiem, bo po tym dialogu jestem absolutnie rozbity. Wymagają klucza. Dobra, słuchajcie, no jakby polski język jest tak fatalny, było na początku całkiem nieźle, ale... Nie wiem, czy to jakoś segmentarycznie tłumaczyli i niektóre są dobrze, niektóre są źle. Ale możecie być pewni... Ło, mięsożerne. Cześć. Ło, tu można przejść. Nie chciałem. Będziemy lecieć po angielsku. Ło, tu jest kolejna strefa. Dobra, nie, dobrze. Kolejna strefa za chwilę. A może w kolejnym odcinku. Na razie chciałem... Bo tu mamy jeszcze gościa od kaczki. Co to jest? Do tych drzwi potrzebuję klucza. Nie widzę, że jakiś taki duży ten klucz. Kolejny klucz, który jest potrzebny. Loser. Ktoś napisał, że to jest przegryw, tak? O, i mamy też... O Jezu, on też będzie gadał po polsku bardzo dobrze. Twoja zło! Twoja zło! Musisz pomóc, Rubito! Stało się coś okropnego, okropnego! Co jest teraz, Rubito? Czy znowu szturchnąłeś wzrok własnym palcem? Ja to dzisiaj zostawiam. Ja to mogłem przyłączyć na angielski już dzisiaj, ale po prostu to jest zbyt dobre. Czy znowu szturchnąłeś wzrok własnym palcem? A gdybym tak... Jezu, mam pomysł. Ja już to pewnie zrobiłem, skoro teraz na to wpadłem, ale pewnie opis tego filmu zrobiłem właśnie w taki sposób. Żeby ten łamany polski po prostu był tutaj... W ogóle dajcie mi znać, czy chcecie zobaczyć kolejny odcinek z tego łamanym polskim, czy przechodzimy na angielski? Bo to jest po prostu tak tragiczne, że aż zabawne. Ty znowu szturchnąłeś wzrok własnym palcem. No. Nie, wasza zło! Kaczki, Rubito! Wszystkie zniknęły! Skradziony! Ach, świetnie! Ci bohaterowie musieli się nudzić i uciekać z kolekcją kaczki. Czy takie są te rzeczy? Są tak mocno owinięci, że nawet nie mogłem powiedzieć. Boże, to jest naprawdę Evil Wizard. To jest zło wcielone, to co tutaj widzę w tym języku. Są tak mocno owinięci, że nawet nie mogłem powiedzieć. Jedna skaczek, Rubito, twoja zło,
Proszę, pomóż Rubito odzyskać wszystkie swoje kaczki. Rubito może odbić wszystkie kaczki, które znajdziesz. Jak to odbić wszystkie kaczki? To ja mam odbić twoje kaczki, które znajdę. Proszę, twoja zło, wąchanie, Rubitos, Dakis. To jest automat. Już po prostu miałem nadzieję, że jednak nie jest automat, ale teraz patrzę, że jest automat. No bo widzicie, jeżeli nie potrafił przerzucić na polskie jakieś słowa, to zostało na przykład so, zostało nieprzetłumaczone, Dakis, nieprzetłumaczone. Ewidentnie automat, ale nie robi się tak, twórcy. Nie robi się tak, nie dorzuca się języka, jeśli leci on z auto... jeżeli lecisz po Google Translate czy cokolwiek, bo to jest złe. Język jest zbyt skomplikowany i mechanizmy są tylko wspierające do tłumaczenia. Tak? To tylko może wspierać tłumaczenie, to nie jest gwarancja, że język jest dobrze napisany. Dobrze, dobrze, czy już wyłączysz Wodudi, jeśli znajdziesz twoje głupie... znajdę twoje głupie kaczki? Ej, czy wyłączysz Wodudi, jak znajdę wszystkie twoje kaczki? Wąchanie! Guchuchuchuchuchuch! Bardzo dobrze, ale lepiej to być niesamowite kaczki! Twoja zło! Czy znalazłeś więcej kaczek, Rubito? Tak, tak, mam trochę. Czy możesz je odłączyć? Tak, daj Rubito kaczki, proszę. Riden... O mój Boże. I understood duck reference. Redemption Red Duck. RDR powinno być. Zaraz, Red Duck Redemption powinno być, ale rozumiem, że zmienili, żeby być jakieś copyrighty czy coś. Wiadomo, że Red Dead Redemption. Kaczki jeżdżące na koniach, rabując pociągi, brzmi jak marzenie gorączki. Co? Gorączka złota to... Co? Brzmi jak marzenie gorączki? Rube Rubber Downey Jr. Jestem Iron Catch. Jakimś cudem Iron Catch jest przetłumaczone dobrze. To ja tutaj widzę, że częściowo ktoś dodawał tłumaczenie, bo wydaje mi się, że początek dialogów, słuchajcie, ten pierwszy etap nie był wcale taki tak źle przetłumaczony, tak? Dopiero teraz w tym zamku te postacie dwie są absolutnie tragicznie przetłumaczone na polski. Iron Catch jest dobrze przetłumaczone, o, okej. Okay. Wstaje ci oko. Twoja zło, czy znalazł więcej kaczek, Rubito? Wiesz, że mam większe rzeczy na talerzu, prawda? Mam większe rzeczy na talerzu. No jak se położę, to na talerzu może jest duży. Ale proszę znać kaczki, kto wie, gdzie one są? Na pewno nie Rubito. Okej, dobrze, spróbuj znaleźć więcej twoich głupich kaczek. Rubito może być głupi, ale jego kaczki nie są. Masz pierwszą część. Masz pierwszą część? Na pewno o to chodziło w tym słowie. O, fast travele, proszę bardzo. To tak to wygląda przynajmniej. Znowu nie ma prądu. Znowu zamknięte wrota. Tutaj jest dużo takich różnych... Loser też zostało. Jest dużo takich miejsc, miejscówek, które są ciekawe, ale o mój Boże, słuchajcie, to jest najgorzej przetłumaczona gra na polski na pewno tego roku, ale powiedziałbym, że na pewno parę lat wstecz również. O mój Boże, ale przynajmniej trochę się człowiek pośmiał, trochę przez łzy, ale się pośmiał. No dajcie mi znać, czy chcecie, żeby jednak jechać tym łamanym polskim, czy przerzucić się na angielski, bo absolutnie nie mam pojęcia, czy co jest zabawniejsze, czy po prostu ten polski, czy normalny angielski. Dajcie znaka, bo nie chciałbym, żeby jakby samo ogrywanie gry ucierpiało na samym języku. A cierpi. Cierpi, me oczy cierpią. Jak mu się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. A tymczasem wielka piona ode mnie i cóż, widzimy się za dwa dni i zobaczymy, co zdecydujemy, jak to zrobimy i może jakimś cudem twórcy to naprawią, chociaż wątpię, żeby zrobili to szybko, jeżeli ta gra ma mnóstwo tekstów. Narka szparka i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!